Ale jak pojedziemy na pocztę w takich ciuchach, to też jesteśmy skończeni, bo chyba, że będziemy już mówili tak: Ty, chcesz No na obiad? tak, będziemy. Dobra. Ale Czekaj, telefon. może. Halo? No, co jest? O! Ty, gdzie jesteś? Właśnie na kimś czekaj, już ci mówię. O Jezus, jestem pod sklepem ubrań jakimś, zaraz się napiszę. Ale to obok czego? Właśnie obok urzędu. Jest taki sklep na lewo z Dobra, ubraniami. zaraz będziemy. Na razie. No, na razie. Ty, Gubica, obok urzędu jest sklep z ubraniami. Dawaj tam. Mamy już zakładnika. Tego co wczoraj, ziomka. Lubię Tylko kto kupi wiertło? go. Ja jestem dzisiaj w debacie, więc nie mogę nawet. Wow, a potrzebne jest wiertło, he? No. Kurwa. No ja mam przy sobie pitos, to kupię, no później się ale jakoś złożymy po No 460, tak, nie? po tym się zwrócimy. Bo ja mam tylko A ty to 1600. sklep jest. Cześć, Ja mam poszukam, siedemkowa, to mam. zaznaczę zaraz. W tym przy komendzie? 10 kilometrów. Chyba ta. To Albo my tu. jedziemy na bank czy na sklep? Albo tu. Jedziemy po zakładnika, Dobrze. Rudy. Ale później Cały okradamy ten bank czy pierw sklep? sprawdź. Sprawdź pierw ten sklep. Obok. A, dobra. Który kur. Dobra. Ten, a potem ten, co zaznaczyłem na GPS. Dobra, bo jak idziemy pod wiertu, to obrabiamy z bankiem. Myślę, że sklep walimy. Jebniemy bank, jak już robić coś tam. Dobra, nie ma Kurwa, już. ale w trójkę? Bank chcesz ojebać? A co to za Bez broni? problem? O Boże. Zakładnika mamy. Przecież No oni ja nie wiem, mogą ale. wejść, jak jest zakładnik. Tylko go zabijemy. To wiem. Ale jak my będziemy uciekali na motorach, to mogą z auta do nas Kubicom strzelać. uciekamy. Aha. No. Ty, to ja Kubica. muszę zatankować tak tam na maksa już. No. Tylko, że jestem w debecie, mówię. To po do Pierdolę. bankomatu podjedziemy, to ci dam na wachę. Nie wytrzymam. Do koło urzędu Znaczy nie dasz, bo pracy. ja mam, wiesz, ujemną ilość gotówki, to mi zawierasz Bo od tu razu. jest obok urzędu, tu jest obok. Ja myślałem, że Tu wiesz, jest tak obok jak wtedy się na urzędu. dwa motory i wiesz, połowa tu, połowa tu Dobra, i po elo. prostu weź coś mi tu zatankuj do pełna. Kurde, niech on zadzwoni. Szkoda, że tu nie ma historii połączeń. Najpierw do niebieskiej Szefie, rzeźby. chodźmy Nie broń ma może niebieskiej. naładuj mi przed tym, co? Nie ma ich. Czy lecimy tego? Aha. Spróbuję jeszcze, No zobaczę. dobra. O, jest. Dobra, jest To jednak. będę udawał. Dzwonię. No dobra. Siema, No, George. halo. Ty, No, wziąłbyś mi siema, cześć. naładował broń, co? No jasne, dawaj na ziemię. Zaraz będę, na razie. Dobra, czekam. Ty, dawaj do niebieskich. Tam Dobra, gdzie są? pod dealera. Jestem typ. Okej, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Bierz go i pod dealera, tak? Ty, ale potrzebujemy siapy chyba. Ile to kosztuje u nich ten naboje? Nic. Cześć, cześć. Siema, Dobra. ty się nic Siema, nie odzywaj sprawdzam. na razie, okej? Bo Dobra, jedziemy musimy jeszcze coś zasnąć. załatwić. No. Penseru, dawaj, że masz skarpetkę w buzi. Taką śmierdzącą bardzo. Oto. Weźmiemy jedną broń. Rudy tylko weźmie broń. No dobra, no chuj, jak coś to stracę. No bo, wiesz, postaramy się, żeby w ogóle nie strzelać. A jak dojdzie do strzałów, to i Wiem. tak, to nie wiem, to byśmy chyba we dwóch i tak nie dali rady ich rozstrzelać, myślę. Oni z karabinami Tak myślisz, będą. te? No ten Kurde. kapitan ma karabin. Dobra, Chwała. czekajcie, telefon mam. Halo.
Halo. Shalom, Speedy. Halo, halo. Siema, siema. Co tam? Speedy, słuchaj, taka sprawa, nie? No. Ten gościu, nie mam do niego numeru, ale to na pewno on miał Colin na imię, nie? Już go znalazłem. Ja go widziałem. Już go znalazłem. A, znalazłem go, no to cacy, dobra, nie ma problemu. I słuchaj, też jest taka sprawa, czy moglibyśmy się jakoś spotkać, słuchaj, bo jest jedna sprawa, którą chcę obgadać bez kuzyna, jeśli wiesz, o co biega, nie? Spoko, to zaraz. Moment, zaraz nie, podjedziemy. Albo ja mam teraz auto, to mogę podjechać, albo ty do mnie podjedź. To pod dealera na Marychę, tu jestem. Dobra? Dobra, na Groove Street, dobra, to ja zaraz tam podjadę, no. Hello. Redbojowo. Siema, George. Dobra, tutaj. Weź mu tam ogarnię. To chodźcie. Ty, robiliście kiedyś bank, George? Gdzie? Dobra, dajcie go. George? No? Robiliście kiedyś bank? Nie. Bo my idziemy, spróbujemy. Ciekawe, czy się uda. Okay. Serio? No. Chodź. Pierdolniemy bank. Będzie ostry. A jak? O, dzięki wielkie. Dobra, dzięki, trzymaj się. Jeszcze ty? Nie. Dobra, to ja potem podbiję. Ej, no. Gdzie robicie ten bank? Kurde. Po lewo chyba, co? Po lewej tam. Po lewej. Dobra, będę się kręcił w okolicy. Jakbyście mieli problemy, to podjadę wam, pomogę. O. Dzwonię jak coś. Spoko. Dobra, na razie. Będę w okolicy. No, dobra. Chyba, że jedź za nami, co? Ty będziesz wiedział, gdzie na pewno. Co? No, chyba, że jedź. Specjalną pokawę biorę. Chyba, że jedź za nami, to będziesz wiedział, gdzie. Dobra, no. To biorę tylko furę. Dobra. Czekaj, on nam pomoże, poczekamy na niego. Ty, on ma karabin. Taki krótki. Co jest? Tylko krótki taki. Uzi, słuchaj. Uzi. Słuchaj, takie rzeczy mają. Cicho. Potrzebujemy jakiegoś planu ucieczki ogólnie. No co? Tak no... z bomby to wiesz, to bez sensu. No tak trzeba, no. Siadam... Tak z bomby, tak bez sensu. Wychodzimy z zakładnikiem. Zakładnika zostawiamy, wchodzimy do auta i spierdalamy. Albo ze sobą zakładnika może weźmiemy. Czekaj, który to jest bank? Ten taki duży, ta? Ten ja ci zaznaczę. W mapie. Odznacz, to ci zaznaczę. Wiedział. To przed napadem tam pojedziemy i on jeszcze... No dawaj. Ja obczaję tam co i jak. Ale ja czekam, aż szef mi pozwoli. No mów, no. Mów. Ha, ten mały, dobry. Na 100% zażądają, żebyście mnie zostawili, nie? Dobra, jedź no pod tak, dealera. Jadę po łysego jeszcze. Okej, okay, to pod dealerem będziemy. Dobra. Pod dealerem, dobra, czekajcie. Bobem. Ta, robię napad, napad robimy. Łaś. Kurra. Ja pierdolę. Poczekaj, pod dealera. Bo tu ziomek ma podjechać. Co, centralnie mu wjechać do domu? Nie, no tu, żebyś widać było po prostu na... Czekaj, cię telefon. Shalom, Speedy! Już jestem w drodze, bo na garaż musiałem podjechać. Dawaj, bo my nie mamy czasu, jedziemy na akcję. To dawaj. Dobra, już jestem w drodze. Halo? Rudy, umiesz strzelać? Kurde, ja nie umiem. Nie wiem. Tak w mózgu z pierwszej osoby. Nie wiem z czego. Z procy mogę postrzelać do nich. Tak, to że z pierwszej osoby to wiem. No. Kurde, lebele. Tylko stresa powiedz mam. Mi, czy oni podczas jazdy będą do nas strzelać, czy nie? Nie powinni. Nie, bo ja nie mam tych kuloopornych, aby się przydały. No,
Czekaj, zobaczę, czy Gustavo jest. A ile to kosztuje? Dobra, jest. Właśnie muszę się zapytać. Zadzwonię do niego. No. Pistolet ten gorszy brać? Dobra, weźmiemy, jak tutaj takie dymy się rozłączy. Dawaj do mnie do domu. Ja jednak wezmę pistolet. Właśnie, a może dasz albo mi... Albo czekaj, bo to chyba... Papi? Dobra, to chyba... Tak, to on. Gdzie on pojechał, no? O, czekajcie, ja sobie idę do niego. No, co tam, papi? Siad, pierdolił Speedy. Słuchaj, hono, Speedy. Tak na szybciutko, bo ja czasu... Słuchaj, szybciutko, ale to ważnie, słuchaj, no. Bo normalnie... wiesz, co ja ci powiedziałem, że ja zawsze, jak ktoś mi pomoże, to ja jemu pomagam i ja jestem taki człowiek, mimo że mój kuzyn nie chciał ci tego mówić, bo twój on kuzyn to mi w ogóle nie pomógł niby... za wczoraj. Ja już nie robię no, z wami no, no teraz. Właśnie, a ja ci mówię, bo ty się ze mną spotkałeś i zorganizowałeś całe spotkanie i to mi się podoba. Ale co mi się nie podoba, to jest to, że ta kanalia, o której wspominałeś, nie wiem kto to jest, ale ten, który donosił, on chodzi i cały czas rozpowiada teraz, że ja jestem konfitura i że ty jesteś konfitura, rozumiesz? Co? Ty jesteś konfitura. Kto tak mówi? Nie, tak to na mówią pewno, o tym. Na pewno. No ten... Tak, to na pewno, to ty, nie wiem, bo ty pewnie masz kontakt z tym człowiekiem, ty lepiej z nim pogadaj i to nie, tak wiesz, jak on mnie pogadać, tak nie mówił. A... Papi, teraz to mnie zdenerwowałeś, nie rozmawiam z tobą. No, słuchaj, jak... Jedziemy. Tak? Dobra, nie będę wnikał, twoja sprawa, kurwa, jak zaczną gadać na dzielnicy. No niech zaczną, niech zacznie, ktokolwiek, papi, jeszcze raz usłyszę to no to od ci ciebie. Mówię, że gadają. To nie gadają, ja nic nie słyszałem, dobra, jedźmy. Speedy, zawiodłem się na no, tobie, myślałem, kupić. Że ty facet jesteś. No i my tu już jesteśmy, już wyjeżdżam. No, ten... Pod dealera, halo, bo już tamten czeka. Szyby mi zamykać, kurde. To nie ja odpieram. No, co tam? Gdzie jesteście? Pod Bobem. Dobra, zawracamy. Już mamy teki i dobra. Jedziemy do was. Jeszcze pojedziemy... Dobra, podjedź. Tak, kto gadał, że ja konfitura? Niemożliwe. Kurwa, nie, teraz to mnie wkurzył papi. Dobra, dawaj do mnie, ja wezmę sobie tego Glocka. Dobra, za mną jedźcie. Ty, Jedź. Davidson, nie zwinął. A kto mówi, że... Kto? Kto tak mówi, że kontakty z policją ja mam? Ja to sobie nie dam tak mówić nikomu o mnie. Zresztą potem pogadam z papim jeszcze. Potem pogadam, jak będzie czasu, więc na razie to... Dobra, podjedziemy jeszcze po was, naprawić jedną broń. To? Dawaj jeszcze do nich, na osiedle. Po co do nich? No ja broń muszę jeszcze załadować. A, powiedziałeś im? Tak. Bo się pytali co tam. Fajnie mają, że mają takie fajne bronie, a pitole. Zara, ogarniemy sytuację, spokojnie, trzeci. Ja sobie zadzwonię do papiego, jak będę miał czas. Nim pogadam. Moja postać się wkurwiła, nikt nie będzie na nią frajer mówił. No. Co Baśka na OC? Okej. Dobra, ammo, tak? No. Dać ci? Jaką?
No, kawka. Dobra. To jest najgorsze. Ja nawet nigdy z policją nie współpracowałem, to mnie... Ale spokojnie, czaty. Ja to... Rozstrzelamy wszystkich, którzy tak będą gadać. Zobaczycie, będą dymy ostre, będą dymy ostre. Masz? Tak, dobra, dzięki. Ale niech piszą, ja metagamingu i tak nie zrobię, także ludzie sobie mogą pisać na czacie. Co jest? No gdzie ten łysy? Co? Pojechał po jedzenie i picie. Ale Jakuba, co ty myślisz, że ja nie znam się na roleplayu i będę metagaming robić? Obcze? No nie. Tego, że ludzie piszą, nie ugikniesz. A ja nie będę metagaming robić. Ja się zamyślę na sekundę jak coś. Mhm. Ej, ma ktoś z was chlebek i picie? Masz. Dzięki za suba. No ja nie wykorzystam kostek, ja w RP grałem 10 lat, chłopie. Także ludzie od zawsze mi piszą i gdy mety jeszcze nie zrobiłem na tym serwerze. Także o to się nie martw, ja tam znam zasady roleplay. Halo. Trevor poszedł na chwileczkę. No. Zamyśleć. Sików myśli zrobić. No tak, Falsus, ale prowadząc streama nie unikniesz tego. Dobra, lecimy. Zawsze ludzie będą na czacie pisać, a ja nie będę tutaj banować ludzi o to, że piszą. Jak sam będziemy, nie? To ja mu dawać jakoś płacz? Także ja już się z tym pogodziłem. Co? Już teraz. Czyli jak już tam będzie grałem? Ja grałem sam. Krzyczeć, walkać czy coś? Udawać? Jeżeli... No masz wystraszonego udawać. Pomocy, tak. Krzyczeć i w ogóle. Dobra. Tak. Możesz się rozpłakać, to da, wiesz. Ja miałem dwa serwery roleplay i na LS-ce sporo też było. A to umiem płakać na wymuszenie. No i super. Jak ja ci przyłożę kramkę do łba i będę krzyczał zajebie go! To ty wtedy zaczynasz płakać i panie kominiarzu, niech mnie nie ten, wiesz, tradzi. No, wiem. No i gicia. Ja się dowiem o papiego, kto mówił o namie konfitura. Pojadę do tej osoby, powiem czy to prawda, jeśli to nie będzie prawda, to... To ten... To papi dostanie. Wiertło w sklepie kupimy, tam obok jest sklep. Reaktywacja Leski? Leska ciągle stoi, jaka reaktywacja? Ja, Patryk. Nowe auto, to jest kopica auto, wiesz? Dobra, bo już ten w głowie sobie plany robię. Mhm. Łatwiej mi chyba będzie, jak będę uciekał w miasto, co? No, na pewno. Większe pole do popisu. Tak. No to podbijam w lewo i cisnę tutaj, już prostą. Oni mają też szybkie auta, ale tego chyba dwa, tak co są w stanie nas dogonić, bo reszta to maksymalnie jest... No dobra, wiesz jak to jest zabawa w kotka i myszkę, no co? Tak. Mam nadzieję, że nas nie zepchną gdzieś, to już wtedy... No przecież... Musimy, żeby mieć jakieś hasło, na które się zatrzymujemy. Dobra. Ja wyciągam klamkę i się bawimy. Wiertło. Morale. Jest tu bankomat? Podejdź pod bankomat. Jest, obok tu. Dobra, to biegnę. Tu, koleś! Bo się rozgrzewa, no. Żeby uciekać. Chyba ta... Gdzie on są łódzki trasy? Gdzie są niebieskie? To chyba...
Jadą, za nami byli. Tak? Jechali tam na dół. Kur... No i co to było? Zbił. Ja pierd... Gdzie niebiescy? Telefon odebrał. Nie wiem. Dobra. Na boku, tu na lewo są, na dróżce, tak. Ha, na pewno. Dobra. Stań sobie jak chcesz. No mogę tak teoretycznie tak sobie stanąć tu. No. Trochę bliżej wejścia, żebyśmy mieli cover jak... Albo w sumie. Dobra. Whatever, żeby... Wiesz, w którym no. chcesz uciekać. Dobra. Dobra. Czyli... Muszę mieć klamkę w ręce i po prostu nacisnąć tam i... w myśli, to znaczy mięsień E. Tak. Nie muszę używać wiertła, nic więcej. Nie, to samo ci chyba powinno zabrać, zobaczymy. Dobra. Kubica, idziesz? Dobra, musimy pozamykać. No kur... Nie zamykaj, bo co ty, potem je otworzymy. Drzwi, drzwi po prostu, żeby nie było otwartych na oścież. A. Już poszło? Poszło już? Ta. Poszło? Ta, poszło. Nie muszę się ruszać, tak? Tak, nic nie rób, nic nie rób. Ile sekund? Icia. Ile tam? 570. Dobra. Co? Leci? Wszystko git. Dobra, ja negocjuję. Już tu gadaj z policją. No. Ja bym tu siedział. Dobra. Ale mi pikawa, pyka, o Jezu. Dymy. Ej, powiedz mi, że masz wodę. No jedną. Masz. Nie, ja mam. Ile masz wody, zakładnik? To weź mu daj. 7. Wszystko co masz daj, wodę i chleb. Co jest? Nie mam czasu. A, kurde, nic, dobra, bo chciałem o ten motor pytać. Ale to nie, potem zadzwoń, za pół godzinki. Na razie. No dobra. Próbuję jeszcze raz, nie wiem. Dobra, master. Dzięki. Kurde, dymy. No? No, halo? leci już. Dobra, już wiercimy. Okej, okay, tak, rozłącz. Dobra, a dobra, to, a czekaj. No, a, szybko, jak z tego co sporo zarobicie, to dostaniemy coś? Tak, na pewno, tak. Dobra, na razie. Dobra, dzięki. Rozłączyłeś? Słyszysz mnie? Kubica? No, słyszę. Okej. Okay. Dobra. Jak tam? Leci dalej, ale wiertło mi upadło, nie wiem czemu. Dobra, ale leci. Dobra, niech leci. Nie leci, ruszaj się, nawet się nie ruszaj. O, pierwszą osobę, no. Dobra, słuchaj, jak oni tu podjadą, to się schowają. Ej, mamy zakładnika! Nie wchodź nawet! Odejdź, bo go rozstrzelamy! Mamy zakładnika, odejdź! Mamy zakładnika! Negocjatora daj! Opuść tą broń! Halo, negocjatora dam! Mamy zakładnika! Negocjatora, szybko! Bo go zabijemy! Negocjatora! Jestem sama! Szybko, chodź tu! Mamy zakładnika, bo go zabijemy. Podejdź, negocjuj z nami. Mamy zakładnika. Widzę, że macie zakładnika, jestem sama, puść tą broń. Nie, nas jest czterech. Nawet nie strzelaj, bo go zabijemy.
Jak mnie postrzelisz, to go zabiję. Nie mam takiego zamiaru. Tak, odejdź, odejdź. Odłóż tą broń. Nigdy w życiu. Odłóż tą broń. Cicho siedź, bo go zabiję. Zabiję go zaraz. Uspokój się. Jak tam? Jak tam? Leci? Leci, leci. Leci, leci. Dobra, szybko. Celuj w zakładnika. Celuję, celuję. Odejdź. Przestaw samochód dalej. Raz, dwa. Przestaw samochód. Nie bać policję! Odłóż tam broń. Przestaw samochód. I wypuść mężczyznę. Przestaw samochód, żeśmy mogli odjechać. Bo go zabiję, zastrzelę. Odłóż tam broń. Odejdź, powiedziałem. Odejdź. Odchodzę. Czterech nas jest. Nie ryzykuj. Bo go zabijemy. Nie chcecie mieć cywila martwego na pewno. Połowa już! Dobra. Odłóż tą broń. Nie proszę chcę pomocy! Odłóż tą broń. Zamknij się, bo cię zabiję. Spokojnie. Jak będzie tak spokojnie, nic mu nie zrobimy. Odejdź, nie podchodź tu nawet. Odejdź, powiedziałem. Bo go zabiję. Odłóż tą broń i wypuść mężczyznę. Nigdy w życiu. Jestem jedynym policjantem dookoła tego, wypuść. Kłamiesz mnie, kłamiesz mnie. Nas jest... Nie kłam. Czterech nas jest, każdy ma broń. Jak mi coś zrobisz, to go zabiją. Nie rób głupot. Nie robię. No. Bo go zabijemy. Jak tam? Wiercisz? Jedzie, jedzie! Wierć szybko! Co w tym parku? Zaraz ich przewiercę! O, kolejny podjechał. Kurwa. Czad, jakby to dobrze znegocjować? Ja pierdykam. Oni nas złapią, to tyle pałeś taką furą. Spokojnie, nie podchodź, widzę, że się zbliżasz, odejdź. Bo go zastrzelę. 200 sekund. Odejdź, powiedziałem. Mów, czego oczekujemy. O Jezu, kolejny biegnie. Spokój, bo go zabijemy. Mamy go na muszce. Cztery osoby. Mamy broń wszyscy. Nie róbcie głupot, to my zakładnika. Szybko. Wierć tam, Stefan. Wierć szybciej. Szybko wierć. 150! Coraz więcej policjantów. Niedobrze. Wierć szybciej. Nic na to nie poradzę. A pani nie podchodzi nawet, bo zabije go, zabije go. No. Ej, chodź, daj mi negocjatora jakiegoś kompetentnego, bo ty nie ogarniasz nic. Szybko. Negocjatora. Dwie minuty i kobieto, suka. Proszę o negocjatora. Negocjatora, szybko. Kompetentnego, nie jakiegoś cymbała. Bo do ciebie się mówi, nic nie dociera, zaraz go zamorduje. Nie będzie zakładnika, niczego nie będzie. Szybko, negocjatora. Raz, dwa, trzy. Pojawisz się niecierpliwie. Negocjator będzie za 3 minuty. Nie mamy 3 minut. Albo teraz... No to w tym momencie je masz. Nie, a to ja go zabijam. Ma być za 10 sekund. Raz. Dwa. Trzy. Żyj się, bo cię odjebie. Bój się, śmieciu! Negocjator już jedzie. Pomocy, szybko! Bój się! Oni mnie zabiją, naprawdę, pomocy! Zabijemy go, haha! Nic nie będziecie mieli, żadnego zakładnika. Radzę ci nie strzelać w tym momencie. Koniec, koniec żarcików! Zaraz go rozstrzelam. Negocjator w tym momencie. Pomocy!
Szybko, szybko, bo ja nie mam czasu. Ty, Marian, jak tam? Dobra, minuta. Minuta. Szybko, szybko. Niech... Słuchaj, babo, bezczelna. Ty chodź negocjować. Te dwa auta mają zniknąć szybko. Które dwa auta mają Czarne zniknąć? I jasne. Szeryfa i zwykłe. Z tej drogi mają Proszę, zniknąć. Proszę, aby dwa auta znikły. Szybko. Mają zniknąć. Mamy mieć wolny przejazd, bo inaczej go zabijemy. Szybko. Mamy mieć wolny przejazd. Wy nawet nie umiecie negocjować. Szybko. Sorry, nie jestem negocjatorem. No to Pomocy. Co? Czemu oni nie... Mamy zakładnika zabić naprawdę? Nie zależy wam na ludzkim życiu? Co? Powiedz mi. Czemu nie przestawiam? Odbij go, odbij go! Dawaj. Nie, proszę. Odpierdolę go! Dawaj tego negocjatora, masz kurwa 3 sekundy. Pa, nic nie odgrywają, no. Nic nie Zależy ci na ludzkim życiu? Gdzie ten negocjator? Nie, no, no to kurwa, nie wiem właśnie. Jakieś. To są jakieś żarty, naprawdę. Negocjator w drodze. Chuju, nie w drodze. Zielony, kurwa, płacze. Bój się, szmaciarzu mały. Pomocy. Nie, Kopa, ja, kurwa, czernuchu jebany. Kopa na łeb, pu, dostał. Negocjator, szybko. Kurwa, ja wam dam. Ja wam dam. Negocjator w tym momencie. Bój się, gówniarzu! Nie! Bój się! Bój się, powiedziałem! Widzisz, oni mnie zabiją, proszę! Widzi pan, jak się boi? Zaraz go odetniemy mu łeb maczetą. Koń żarcików. Gdzie ten negocjator? Szybko! Na początku mu odetnę jajca, później wsadzę do buzi i strzelę mu kurwa w mózg! Proszę! Szybko! A pan tego? Chce pani tego? Dobra, wracacie do środka w tym momencie. Wracacie do środka. Negocjator w drodze. Jak? Co jest? Ale w jakiej kurwa drodze? Ile? Gdzie jest pierdolony negocjator? Ja nie rozumiem. Wy jesteście kurwa... Nie mam pojęcia. Jest w drodze, to jest w drodze. W ogóle w tej policji to jakaś porażka. Zaraz go tutaj. Pomocy? Będę strzelał. Pierdolę. Stefan. Osłaniaj mnie. Nie, proszę nie. Radzę ci nie strzelać. Szybko negocjatora w tym momencie powiedziałem. A czego ty nie rozumiesz? Kurwa, Fabio. Dwa auta mają zniknąć w tym momencie. Proszę, bo słuchajcie się i... Nie chcę zniknąć. Kurwa. Japa. No i nie ma negocjatora. Nie ma. Ilu was jest w środku? Od chuja. Czterech. Jeszcze są dwie osoby schowane gdzieś. Nie będę mówił gdzie. Mają karabiny. Jak coś odpierdolicie, to was rozstrzelają. Jeszcze te samochody. Powiedziałem, samochody wypierdalać z drogi. A ty zamknij dupę, bo zaraz cię rozstrzelam. O, w końcu jakiś negocjator chyba idzie. Negocjatora! Filip, wypierdalaj sobie. Negocjator? Panowie, nie mam broni, jestem negocjatorką, chcę z wami porozmawiać. Po pierwsze, te dwa auta szybko z drogi, raz, dwa, w tym momencie, inaczej zabijamy zakładnika. Inaczej nie rozmawiam. Szybko. Panowie, oddajcie nam zakładnika, my wam zrobimy drogę ucieczki. Dobra, weźcie drogę ucieczki i oddamy zakładnika. Tylko w Będzie tym momencie. Wicio. Tylko dwie suki mają zniknąć. Bo mu łeb utniemy, katanę mamy, mamy karabinę. Znikną. No to znikną. No, raz, dwa, trzy. Znikną, tylko panowie zakładnika oddajcie. Kurwa, ja tu negocjuję warunki. Bierzecie te dwa albo auta, jeszcze albo, inaczej. Albo go zapierdolę. Dobrze, auta znikną, ale zakładnik, chcę widzieć zakładnika cały czas na oczach. No tu jest, tu jest. Jest tutaj, widzisz? Tu jest. Widzisz? Dobrze. Zakładnik zostanie w banku, mamy dać im wolny przejazd. Idzio. No to przejazd, raz, dwa, trzy. I my zostawiamy Wąc zakładnika. Nimi. Przejazd rób. Co to się Przejazd za... będzie, spokojnie. Raz, dwa, trzy, powiedziałem. Nie mamy czasu. Kurwa, ile mamy czekać?
Pan nie wychodzi dla własnego bezpieczeństwa. No jest dla waszego bezpieczeństwa zaraz rozjebę mu ryj. Kumasz? Robicie przejazd w tym momencie. Czego w jest kurwa? Robiony. Przecież widzę, że ten jebany policjant w kapelusikiem nic z tym nie robi. Nie grajcie kurwa z nami. Proszę się o to nie martwić. Wszystkie procedury muszą być wykonane. Gówno, a nie procedury. Ty, pograj, pocztyły, pocztyły, jak coś oszczelaj. Spoko, spoko, Fabio. Kurwa mać. Czego wy nie rozumiecie? Już dawno te auto powinny zniknąć. Jeszcze to czarne, raz, dwa. O kurwa, kto to? Co to kurwa było? Kto strzela? Kurwa? Chowaj się, Fabio, chowaj się, Fabio. To był przypadek, panowie, nie zwracajcie na to uwagi. Odjebę go. Żebyśmy... Jak my będziemy mieli jeden przypadek, to już kurwa go nie zobaczycie. Spokojnie. No, widzisz? Panowie. Bierz te auto, powiedziałem. Ujebę! Sery, zabieraj się z tym autem. Kurwa, czego wy rozumiecie? Wy jesteście pierdolnięci. Mamy tu obywatela. Marnujecie nas, kurwa, cenny kurwa, czas. Cymbały. Cofajcie tak się. Tak jak obiecała. Droga jest czysta. Ja tutaj chcę mieć wygląd na... Dobra. Chcę mieć wygląd na zakładnika. Wchodź tu, wchodź tu. Baba czarna. Ja postoję tu na zewnątrz, spokojnie. Podniosę ręce, żebyście mieli blondyna, pewne, że nic nie zrobię. Blondyna tam. Blondyna. Po blondyna. Julka, wypierdalaj się. Odejdź stąd, powiedziałem. Stąd. Łapy do góry, blondyna. RFPD, zatrzymaj się. Odejdź stąd, blondyna. Panowie. Wygoń tą blondynę. Cofnijcie się. Wygoń blondynę, raz, dwa. Spierdalaj, blondyna. Pójdź. Dobra. Dawaj, Bogdan, wsiadaj do auta. Marian też. Marian też. Mam na celowniku ciągle zakładnika. Mam go na celowniku, mam ja tak go samo. Na celowniku. Ja tak samo. Siadaj, mam go na celowniku. Fantastycznie. Chuj mam. Chuj mam w dupę. Chuj mam w dupę. Ha, cigasy. Spierdalaj, szybko. Jazda, Bogdan, jazda. O Jezu. Strzelamy. Wysiadamy, strzelamy! O kurwa! Skurwysyn! Łódź się chuju! Zajebał mnie!